Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jeśli chodzi o gry komputerowe, to postanowiłem nagrać nową serię na moim kanale. Będzie to seria z gry komputerowej Max Payne. Pierwsza część. Gra ta ukazała się w roku 2001 w lipcu. Jest to jedna z moich ulubionych gier, jeśli chodzi o szczelanki. W tej grze wcielamy się w postać policjanta, który został niesłusznie oskarżony o zabójstwo swojego kolegi. Wcześniej zamordowali bandyci mu rodzinę i próbuje na własną rękę prowadzić śledztwo. Zapraszam do oglądania części pierwszej. Rozpoczynamy sobie nową grę. Sprawdzić, co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza. Strzelanina na dachu, strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata, do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Część pierwsza, amerykański sen. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, posterunek Midtown Północ, przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michelle, skarbie, jesteś w domu? Dobra, no to Max wrócił z pracy do domu. Co to jest? Pewnie z pracy. Coś tu na ścianie jest namalowane. Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną. Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Dobra, idźmy dalej. Dzwoni telefon. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak, ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo? Dziwny ten telefon. Dobrze, tutaj w szafie powinna być lepsza broń. O właśnie. Dobra, i tutaj trzeba iść na górę. Nie! Nie dotykaj mojego dziecka! Nie waż się! Nie! Michelle! Nie!
Michel! Nie! Tutaj zamknięte. Nadchodzi. Stój! Policja, rzuć broń! Zabijcie! Ciała upadłych aniołów! Nie! 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 O Boże, Michel! Skarbie! Nie! To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkyrium. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przechodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrii. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. I zaczynamy rozdział pierwszy, stacja Roscoe Street. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go poszukać. Dobra, no to poszukajmy tego Alexa. Zablokowana bramka? Alex nie umawiałby się ze mną na zamkniętej stacji. Coś się tu działo. No właśnie, tutaj mamy łuski po nabojach. No to jedynie tutaj mamy możliwość wejścia. O! Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Zamordowany strażnik metra. Przeszukajmy sobie szafki. Dobra, mamy amunicję. Tutaj pusto. Pusto, tutaj nic. Jeszcze z drugiej strony. Tutaj szafka. Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. Tutaj amunicja. I tutaj pusto. No to chyba trzeba iść z powrotem. O, ktoś jest. Tego gliniarza na górze. Jaki mamy plan? Co do diabła? Pozbieramy oczywiście amunicję i idziemy dalej. O, jakieś strzały.
No i już po nim. Co ty nie powiesz? Dobra, mamy dwóch przeciwników. I jeszcze ten jeden. A tutaj jest amunicja. Ej, panowie, coś się stało? Ej, nie wygłupiajcie się. Słyszycie? Wszystko w porządku? Ej. Kogoś tutaj słychać? Ej. A dobra. Dobra, mamy dubeltówkę. Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. Co to było? Nic takiego, spoko. Aj! Spoko. Hej! Chyba ktoś jest z tej strony, no. Dobra. Kolejny zabity strażnik. Dobra, jest amunicja. Tutaj nie ma nic. Szukając Alexa, pakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Nasz skok na bank Rasku narobi sporo szumu. Trudna robota, ale... Ajajaj. Nasz skok na bank raz kołcy. Nasz skok na bank. No, udało się. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Teraz tutaj. Chyba zmienić sobie broń, tam mam ostatni nabój, może to. No. Dobra, to jest ocalony strażnik metra.
Co tu się dzieje? Masakra! Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Dobrze, idziemy piętro wyżej w takim razie. I tutaj ten strażnik powinien nam otworzyć te drzwi. Udało się. Tędy. Cholera! Dalej, załatwmy. Tam jest jeszcze dwóch. Jest to coś do zabrania? Nic nie ma. Dobra. Tutaj zamknięte. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. Dobra, czyli teraz musimy iść do pociągu. Uruchamiamy sobie pociąg. Tyle, jeśli chodzi o subtelność. To był ostatni. Jeszcze amunicję tutaj sobie pozbieramy. Tak, i tutaj w tym miejscu kończy się rozdział pierwszy, stacja Roscoe Street. Ja dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów i również do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo.